Najczęściej wolontariusze przynoszą dobre nowiny i pełne puszki, mówi pokazując na wór wypełniony pustymi puszkami. Liczenie pieniędzy 22. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nowym Targu wspierały swoimi specjałami piekarnie Steska Litrzyński oraz Derzewi i Bar Uromka, podkreśla Szymańska. W chwili, kiedy odwiedzam sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nowym Targu, odbywa się wielkie rachowanie. Wszyscy chodzą na palcach, bo ponoć każde wejście rozprasza. I liczenie trzeba zacząć od nowa. Wolontariusze jeszcze przed 20 tłumnie ściągali do sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy ulicy Krzywej. Z aukcji zorganizowanej w Miejskim Ośrodku Kultury zebrano około 3,8 tysiąca złotych. Wolontariusze zebrali 970 zł i 20 dolarów. Mój serwis.blogspot.com